Hej kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z moim pierwszym vlogtoprem. Nie wiem, czy to tak się na pewno wymawia. Vlogtopry, co to takiego? Jest to jakby... Sama nazwa mówi. Vlogtober. Oktober. Wiem, że mamy 12 października dzisiaj, jak ja to nagrywam. Już to widziałam już wcześniej u jakiejś youtuberki. Ale zapomniałam o tym i później się wczoraj właśnie to zobaczyłam jeszcze, więc wiedziałam, tak, nagrywamy w oktobry. No i właśnie, sorry za to trochę złe światło, bo jest dość ciemno, ale stwierdziłam po prostu, że nie będę zapalała światła, bo moja lampa się już niestety popsuła. I właśnie będę musiała nową sobie kupić. Ale właśnie nie będę zapalała światła, będzie takie jakby światło z góry. I to nie będzie ładnie wyglądało za bardzo. Stwierdziłam, że nie będzie po prostu tak, jest dość okej. Okay. W ogóle właśnie mamy godzinę 7:30. Tak, 7:30, a ja będę w domu. Ale po prostu mam na 8:45. I w ogóle dzisiaj nawet sobie zrobiłam śniadanie. Jakby ja nie robię sobie śniadania, znaczy robię sobie śniadanie do szkoły, ale. Nie do jakby nie jem nigdy śniadania, a dzisiaj zrobiłam sobie, zjadłam śniadanie, więc wow. I w ogóle za dużo i w ogóle nie wiem. Dzisiaj też wstałam o 5:25. Już drugi dzień wstałam o tej godzinie. Ja nie wiem, ile tak wytrzymam, ale pewnie nie za długo, ale ogólnie jakoś nie wiem, czuję, że nie marnuję za dużo dnia, choć sobie i tak normalnie bym wstała o 6:00. No, zobaczymy, jak mi się to długo uda wstawać o takiej godzinie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla motywacji, dla mnie. I nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby mnie tu wspierać. I może pokazać innym jeszcze ten kanał. Miałam dzisiaj dla was też nagrywać wcześniej rano, ale nie wiem, jakoś jak wstałam, to ja w ogóle o tym zapomniałam. Byłam tak zmęczona, wiecie, musiałam wstać, musiałam wszystko zrobić i to było takie... Czy ty mam się nie chce wstać ze szkoły? No, jakby ja bym nie będę tego koloryzowała, bo tutaj chodzi o to, żebym ja pokazywała moje prawdziwe życie, które nie jest idealne. Jakoś, nie wiem, odzwyczaiłam się chyba do mówienia do mojego telefonu, bo nie wiem, to jest dla mnie takie dziwne, jak mówię do mojego telefonu, jakby, bo w sumie nie nagrywałam już jakieś chyba 2 tygodnie, więc to jest dziwne, ale jakoś damy radę. To mam od jakby na WF-ie, nie? Robiliśmy jakieś ćwiczenia, które według mnie były bez sensu, ale to tam już moje zdanie. Jakoś się podrapałam, ja nie wiem jakim ja to cudem zrobiłam, ale tak i mam coś takiego. To w ogóle gadam do was 9 minut, mam nadzieję, że coś z tego mi wyjdzie. Chociaż jakieś 3 minuty, no i zobaczymy tak naprawdę. Patrzyłam na Instagramie u, nie wiem, u Teamsa albo u Kuby Żądło? Że jakby jest nowa piosenka Sanach i Sobla. Cześć, jak się masz? Nie wiem, czy to tak naprawdę było. I sobie zobaczyłam i jest średnia, znaczy jest okej, okay. Ja myślałam, że tam będzie więcej trochę Sanach, ona była tylko na końcu, więc trochę słabo, ale wciąż nie jest taka słata piosenka. Czekałam na to połączenie, ale znaczy czekałam na to połączenie, czekałam na jakąś piosenkę Sanach i Więc ja Sobla. już jestem w domu i mam kockę. Patrzcie, kogo ja tutaj mam. No takiego małuszka. No takiego małuszka mam. No dobrze, no dobrze. No i w ogóle ja nie wiem, o co chodzi, ale było w szkole dość okej. Okay. Jutro też właśnie idę, znaczy idziemy. No, idziemy do szkoły na Galowo, więc super, jej, ten entuzjazm, wow. Plus jest taki, że są skrócone lekcje i kończę chyba o 12. Miałam dzisiaj właśnie sprawdzian. Nie, to była kartkówka, bo nie pisałam jej z biologii, więc dzisiaj sobie napisałam. I jeszcze w ogóle dzisiaj mieliśmy, jak to się nazywa, ewakuację. I don't know, jakby to wiecie, to takie próbny alarm. Ja nie wiem, jak to się Dlaczego ja nazywa. mam? Dzień dobry, skarbie. Ała. No i co robisz? I co, i co?
godzinę 6:33. Ja już jestem w domu, mamy w ogóle godzinę 12:17. Simba. Wróciłam do domu i w sumie w szkole nic się za bardzo nie działo. Czy ty musisz mnie jak zawsze gryźć? No więc tak było okej. Miałam ostatnio fizykę, nawet nie było źle. Też pani nie pytała, więc wow. Ale też lekcja była 30-minutowa, więc dlatego też skończyłam o 12. Ja już w sumie wszystko zrobiłam. Zrobiłam sobie też śniadanie. Mam coś takiego. Znaczy jest to dobre, bo już jadłam. Śniadanie. Nie przyjąłem się na to, bo dzisiaj jadłam. Trudno, spniecie się to, spniecie. Dzisiaj mam sprawdzian z tego. Znaczy poprawę sprawdzian z matmy na 8. Później, znaczy jeszcze wcześniej mam pierwszy mam francuski. I mam kartkówkę, która w ogóle miała być tydzień temu, ale jednak jej nie było, więc miała być w środę, ale jednak też jej nie było. A ja nawet na tę kartkówkę nie umiem, więc super. W ogóle nie wiem, czemu mówiłam, ale mamy poniedziałek. Hej, kochani, ja muszę dokończyć tą pielęgnację, że tak mi się strasznie nie chciało wstać. Mamy w ogóle godzinę 6:25. Ja wstałam, lecz co wstałam o 5:40, więc w sumie nie wiem, co wczoraj wstaję wcześniej, ale wiecie, bo jak wcześniej wstałam, to sobie na spokojnie wszystko zrobić, bo jak wstaję na przykład o 6:00, to tak nie zawsze jeszcze muszę się spieszyć, więc wiecie. Przejście i później przyjdę do was. Śniadanie i będziemy pakować plecak, dobra? Dzień dobry, nie wiem czy to przejście weszło, ale tak, ja zrobiłam śniadanie, ale w ogóle wczoraj miałam się poprawę z matematyki tego sprawdzianu, ale stwierdziłam, że dostałam 2 plus. Dostaję to jeszcze raz. Nie. Więc stwierdziłam, że nie będę tego poprawiała. Hejka kochani, ja wróciłam do domu, w ogóle docenić poświęcenie. Specjalnie poszłam po kuchnię, żebyście mieli dobre światło. No, ja już wróciłam do domu. Wydaje mi się, że ja już zakończę tego vloga, bo wydaje mi się, że już mam dużo materiału, bo nagrywam to jakoś tydzień, więc trochę dużo. No i co? No i wróciłam do domu. Jak było w szkole, miałam kartkówkę, bo nie mówiłam o tym, bo ja w ogóle o tym zapomniałam, że ja mam kartkówkę. Albo mówiłam. Ja nawet nie wiem, co ja w ogóle mówiłam, więc miałam kartkówkę z chemii. Poszło dość dobrze, zrobiłam 4/6 chyba. Potem były jakieś kwasy. Tam było trzeba napisać wzory sumaryczne, strukturalne, bla bla bla. No i jutro mam sprawdzian z historii, kartkówkę z fizyki, więc trzymajcie za mnie kciuki, choć jakby to widzicie, to już napisałam i chyba było dobrze, trzymam kciuki, że tak będzie. W ogóle tak jakoś z ręki, nigdy tak nie za bardzo nie nagrywam, za bardzo tak właśnie nie nagrywam, ale tutaj mamy dobre światło, więc nagrywam. I właśnie ja bym chciała zakończyć tego bardzo chaotycznego vloga, co tam jest z tyłu. Miała pierdziele jakoś... Mam nadzieję, że taki chaotyczny bardzo vlog wam się spodobał, bo tutaj trochę sobie ponagrywałam, tutaj trochę nie, tutaj tak, więc ja mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i życzę wam jak zawsze miłego dnia. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji mojego kanału, aby mnie wspierać i może pokazać innym ten kanał. Bye bye.